Dzisiaj chciałam pokazać ćwiczenie pomagające utrwalić schemat ciała u dziecka. Do tego ćwiczenia można wykorzystać piłkę lekarską, półkilogramową albo kilogramową, w zależności od preferencji dziecka. Można kupić w Decathlonie albo w jakimś innym sklepie. Próbowaliśmy z Bruną woli kilogramową. Piłkę lekko kładziemy, połóż sobie głowę na uchu. Piłkę lekko kładziemy na plecy i powolutku przesuwamy, kulamy ją po plecach dziecka, nazywając daną część ciała. To są plecy. Piłka wjeżdża na rękę. Na końcu są palce. Tutaj jest kciuk. Tak. Palec. Wskazujący. Palec środkowy. Serdeczny. Dwa. Bardzo dobrze. Tutaj ta część nazywa się łatka listek. Łokieć. Łokieć. I tu, gdzie się przyczepia ręka do tłowia, to jest bark. Znowu piłka jest na plecach. I wjeżdża na drugą rękę. U starszych dzieci możemy wykorzystać to także do poznawania stron ciała. Bruno, powie nam, która to ręka? Prawa czy lewa? Lewa. Dobrze. U młodszych dzieci palce możemy liczyć. Możemy też masować je naprzemiennie. Bruno teraz nam nazwie. To jest jaki palec? Mały. Ten tu? Wskazu. Wiązujący. Środkowy. Serdeczny. Kciuk. Dobrze. A tutaj mamy serdeczny. Nadgarstek. Tak. Łokieć, tu jest bark, znowu są plecy, niżej pleców są pośladki, a niżej pośladków noga. Która to noga, Bruno? Lewa. Dobrze. Na samym końcu są palce. Tutaj? Łokieć. Pięta. Od palców do pięty to jest? Stopa. Dobrze. Piłka wędruje do góry. Tutaj po drugiej stronie mamy kolano. Tu, gdzie się noga przyczepia do tułowia, to jest biodro. Znowu są pośladki. I druga noga. Która noga? Prawa. Prawa. Na końcu są palce. Tutaj? Pięta. Od palców do pięty. Stopa. Stopa. Tutaj po drugiej stronie jest kolano. Tu, gdzie się noga przyczepia do tułowia, to jest biodro. Pośladki. Plecy. Na końcu możemy pomasować dziecku głowę, ale tylko jeżeli ono tego chce. Ja do tego masażu wykorzystuję lżejszą piłkę. I kolistym ruchem, żeby nie ciągnąć włosów dziecka. I piłka wjeżdża na czoło. Tutaj jest policzek. I ucho. Dobrze, odwróć głowę. I druga strona głowy. Lewa strona. I co tutaj mamy? Ucho. Policzek i
Czoło. Czoło. Możemy też zrobić zabawę, dotykanie piłką części ciała, a dziecko ma je nam nazwać. Na przykład, że to jest łokieć. Prawy czy lewy? Lewy. Bardzo ładnie. Tutaj? Kciuk. Świetnie. Tu po drugiej stronie? Co to? Kolano. Tutaj? Pięta. Która? Prawa. Prawa, bardzo dobrze. A tutaj? Bark. Bark. Dobrze. Tutaj? Palce. Świetnie. A tutaj? Biodro. Nadgarstek. To nic. Nadgarstek. Biodro mamy tutaj. Tu jest prawe biodro i lewe biodro. Ok. Pokażemy jeszcze jedno ćwiczenie. Tym razem z klamerkami. Będziemy je... Bruno odwróci głowę, a ja będę przyczepiać je do różnych części ciała i Bruno będzie musiał powiedzieć, gdzie zostały przyczepione. Gdzie poczułeś? Na nadgarstku. Dobrze. Przyczepiamy klamerki do ubrania, nie do ciała dziecka. Na plecach. Dobrze. Pod kolanem. Tak. A powiesz, przy której nodze? Prawej czy lewej? Prawej. Bardzo ładnie. A teraz? Poczułeś? Tutaj. Tu się pięcie. No to był tutaj przy stopie, masz rację. A teraz? Tu doczepiłam. Na łokciu? Tak, lewy łokieć. I? Można klamerek dużo przyczepić, ale też tak samo, to samo możemy zrobić przy ściąganiu. Że dziecko musi nam powiedzieć, skąd klamerka została zabrana. Z pleców. Bardzo dobrze. Poczułeś? Tu. Prawy nadgarstek. Teraz kolejna. Pod kolana. Dobrze. Na łokciu. Przy stopie. Bardzo dobrze. Dziękuję.